Postaw na milion, druga edycja gry. No, gra na podstawie tytułu turnieju, którego znamy i który się cieszy dużą popularnością. Od wydawnictwa Ravensburger nam wysłał TM Toys, bardzo dziękujemy. Od 12 roku życia, 2 do 6 graczy. To jest druga edycja, będą pytania nowe. Około pół godziny do 60 minut zabawy. Zawartość. Tak to wygląda z drugiej strony. I na co tutaj wpływa? Jest fajnie pokazane. Głównie na komunikację i na wiedzę, ale trochę też na taktykę. Będziemy przekładać sobie te pieniądze między określonymi zapadniami. I otwieramy. Tak, i co my tu mamy? Mamy pieniądze. Zobaczymy, jaka to jest jakość. Po 25 tysięcy, takie żetony. Po 50 zł, tak? Tu też pieniądze i symbole. To były chyba symbole nietrafienia, tak mi się wydaje, bo tylko jedna była dobra. Tak. ABCD. One będą niektóre fałszywe. I tu chyba będziemy przykładali pytania, ale nie jestem pewien. I coś, jakiś tor punktów. Tutaj mamy instrukcję i tak, pieniądze wyżej ich wartości w złotych. Liczba pliku pieniędzy w grze. Wartości w złotych. Aż do miliona. Osiem rund gramy. Ten tor to był do rund, właśnie to było do rund. Będzie jakiś joker. Pokażemy przebieg gry oczywiście. Trzy woreczki. Dwie talie całkiem obszerne. No i zaraz zobaczymy wykładowe pytania. Transport. Melbourne, San Francisco. Transport Melbourne San Francisco, które miasto może pochwalić się najbardziej rozwiniętą na świecie siecią tramwajową. I na dole są odpowiedzi. No tu będzie odpowiedź na dole, tak? Parki narodowe. Ojcowski Biebrzański. Który park narodowy jest mniejszy? I teraz tak, tuczące potrawy. Kotlet schabowy panierowany, smażony, jabłka w kruchym cieście. To dostarczy więcej kalorii w przeliczeniu na jednostkę masy. A zobaczmy, jakieś takie było więcej odpowiedzi. Tylko przelecimy. Dwójka to, że dwie odpowiedzi, tak? Pigułka niebieskim, czerwonym. Aby uwolnić się z matrycy, Neo wybrał pigułkę w kolorze. Dowód. Imię, nazwisko. W polskim dowodzie osobistym jako pierwsze zapisane jest.
To już mamy na 3. Pierwiastki brom, jod, chlor. W temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu normalnym tylko dwa pierwiastki chemiczne są cieczami. Jednym jest rtęć, a drugi to. Animacja. To jest story dawno temu w trawie Herkules. Który z filmów animowanych był pierwszym stworzonym wyłącznie za pomocą komputera? Cytat Juliusz Cezar, Albert Einstein, James Bond. Kto wypowiedział słowa Bóg nie gra w kości? Kreskówki. Bocian, kot, pies. Clifford to wielki czerwony. No właśnie, kto? I rozkładamy nasze pieniądze pomiędzy zapadnie. I ile nam pozostanie z miliona na sam koniec? Jeszcze jest druga talia, też obszerna. No i pionek. Pionek do oznaczenia rund jest taki czarny. Tam jeszcze na szybko przynajmniej części roweru, jachtu żaglowego, kajaka, szybowca. Widelec jest częścią. Film Pulp Fiction, Kill Bill, Bękarty wojny, Django, w którym swoim filmie Quentin Tarantino nie pokazał się na ekranie jako aktor. I tu wychodzi, że Bękarty wojny. Tu już jest 4, czyli 4 odpowiedzi i jedna poprawna. No i karty są oczywiście dwustronne, tak? Każda z nich. Więc tu jest pytań naprawdę na wiele rozgrywek. W każdej rozgrywce mamy 8 pytań, a tu ile mamy kart, wszystko jest dwustronne. No i tu też oczywiście dwustronne, tak? Będziemy wszystkiego przelatywać. Popatrzmy. Ile tego jest? Tyle stosów. Wszystko dwustronne. I nasza gra. Postaw na milion. Odwzorowanie serialu. Znaczy serialu, odwzorowanie programu. I takie fajnie zrobione odwzorowanie programu. Postaw na milion. Sprawdź swoją wiedzę i graj jak w telewizji. No i oczywiście jak w telewizji będziemy grali. Jeszcze spojrzenie na tutaj, co będziemy rozwijać. Generalnie wiedza, komunikacja, najważniejsza tutaj jest wiedza. Naprawdę pytania są ciekawe, dużo się można nauczyć. A też nie jest to typowe odpytywanie, bo znamy odpowiedzi i tylko zaznaczamy, które to mogą być te właściwe, więc to jest trochę inne niż w zwyczajnych quizach. Trochę fajniejsze dla dzieci, nam się wydaje. Druga edycja, masa nowych pytań, naprawdę dużo pytań, bo karty dwustronne. Postaw na milion. Dzięki.